Witam Was, rezydenci zła, na ostatniej prostej, równi pochyłej naszych zmagań w odświeżonej czwartej odsłonie Resident Evil. Wyspa, czas przyszedł, żeby spenetrować jej zakamarki. Ale zanim, przydałoby się tutaj u pana handlarza troszeczkę podreperować nasze zapasy oraz zmienić odrobinkę taktykę. Przyznam szczerze, namówiliście mnie do tego, aby zainwestować w Red Nine. Zobaczymy, jak mi tutaj pójdzie, chociaż jestem przekonany, że i Punisher spokojnie zrobiłby na tym segmencie już calutkim swoją robotę. No ale okej, dobra, panie handlarzu. Jakież oferty pan ma? Co moglibyśmy kupić, co moglibyśmy sprzedać? Na dobry początek może o fandolmy tego Punishera. Dziękuję ci bardzo, byłeś bardzo przydatny i sporo tutaj zarobiłeś na siebie, że tak powiem. 170 patyka? No, niezłe pieniążki, muszę przyznać. Jak słowo się rzekło, tak i trzeba to zrobić. No nic, nie ma już odwrotu. Nawet powiem wam szczerze, zaczyna się robić bardziej ciekawie. Okej, Killer 7. Zakupimy sobie tą broń na pewno. Coś w tym, panie handlarzu, jest. Więc, żeby zrobić dla killera również miejsce, ofandolimy sobie Broken Butterfly. 21 klocka, niezbyt dużo, ale okej, dobra. Nie ma co przeżywać. I tak w sumie w niego nie inwestowaliśmy, zdobiliśmy po drodze. W sumie, nie, kupiliśmy po specjalnej ofercie. Już mi się klasyk pieprzy z remake'em, ale dobra, dobra. Żeby jeszcze peski do niej tak się sypały, to by było spoko. Dobrze, musimy wyciągnąć z maszyny do zapisu Red Nine i wtedy możemy zrobić takiego już big deala. I do tego będziemy mieli stabilniejszy jakby strzał. To zaraz, panie handlarzu. Wszystko po kolei, pomalutku, bo mi się tutaj zaczyna pierdzielić wszystko w tańcu. Ale tak, może byśmy zrobili coś takiego, że... Pyk, pyk. Tutaj mamy jeszcze ze trzy krateczki. Tego już nie upchamy. No niestety, nie upchamy. A jakbyśmy dali coś takiego? No, jakoś to siada. Sporo mamy tutaj szprejków. Ja sobie w sumie to odeślę, tak. A zostawimy sobie dwa, w razie co również zioło, może gdzieś tam po drodze się jakieś trafi żółte. Wtedy ten nasz paseczek troszeczkę się powiększy i w sumie będziemy mieli go tak już na fulla. Dobra. I nawet to jakoś tak sensownie wygląda. Wiem, że może razić to troszeczkę w oczy, że ten Red Nine tak nieporadnie sobie tutaj, no, że tak się wyrażę, leży. Ale on ma bardziej robić robotę, jak tutaj ładnie wyglądać. Pod piąteczką damy killera, nazywanego Magnumem. Mam nadzieję, że mi wybaczycie, jak w ten sposób będę nazywał tą broń. Ale korzysta z amunicji do Magnuma, więc no, wszystko układa się w całość. No nic. Nie pity, ale smutów. Reloadna sobie przy okazji snajpereczkę. I panie handlarzu, tak, musimy całe pieniążki zainwestować w Red Nine, na pewno w Power. Jedziemy na full, do tego jak dobrze tutaj kaskę jeszcze rozdysponujemy, będziemy mogli ten Increase Power zwiększyć. Spinelków uważam, że na Ticketa już raczej nie nazbieramy, więc będzie trzeba to zrobić za pomocą kasiutki. This kind of work is about finesse, stranger. Little bit goes a long way. You'll see. Uczcimy ten dobry zakup również dobrym drineczkiem. I plan ogólnie jest taki, szanowni państwo, że wymaksujemy sobie tutaj wszystko, co możemy, również Increase Power zwiększymy na full i będziemy inwestować już tylko chyba i wyłącznie w killer. Chociaż czy możemy w Skull Shakerze?
Reload speed mamy spoko, rate of fire nie jest aż nam tak mocno potrzebny. Tutaj mamy wszystko opanowane, killer 7, power, no fajnie by było go zwiększyć prawie że na full, bo przy finałowej walce będzie nam procentować. Nie dziękuję, na ten moment to wszystko. Reload, taktyczny. Troszeczkę wolno to trwa, będzie trzeba też również nad tym popracować, ale spokojnie, nie wszystko naraz. No nic, ruszamy. Sporo nam to zajęło, żeby tutaj ogarnąć to wszystko tak jak trzeba u pana handlarza. I możemy tutaj ten segment przejść na różne sposoby. Możemy nieco giereczkę tutaj sobie oszukać, zrobić ją w wała. I dzięki pomocy jednemu mini bosiaczkowi możemy zrobić tak, że wieżyczka, która patrzy na przejście, które no, prowadzi do następnej lokacji, ten bosiak może nas tak kopnąć, że przelecimy przez tą wieżyczkę i nie będzie nam zadawać już żadnego damage'a. Jest to spoko taktyka, którą wykorzystują na przykład speedrunnerzy, więc polecam, bo możecie sporo zaoszczędzić. Ja jednak lecę klasycznie. Zobaczymy, co nam się tutaj uda zrobić i zobaczymy, czy nie będą aż takiego mocnego oporu stawiać. Ganados y los pestos. Ramos! Dzikie mocno atakują. Nie wiem czemu, ale jakoś kojarzy mi się ten przeciwnik z Devil May Cry. Jakaś taka delikutaśna jakby inspiracja. No chyba i nawet Red Nine tutaj sobie nie radzi aż tak mocno. Piękny dupshot. Snajpa to jednak snajpa. Szybko, loczku. Na świniaka to najlepiej w łeb. No dostał napytę i to sporo. Pamiętam, że w klasyku zawsze mieli tą kamizelkę i na niej kilka granatiksów. Ale tutaj musimy być bardziej czujni, żeby ich wyeliminować jak trzeba. No nic, muszę się przyzwyczaić do tego Red Nine'a, nie będę oszukiwać. Jest w ogóle inny feeling, jeśli chodzi o strzelanko względem Punishera. Chociaż tak jak sobie właśnie jeszcze lukam, to zacząłem się mocno interesować Blacktail. Ale to może na jakichś prywatnych przejściach zobaczymy. Albo gdy powrócimy, gdy będzie czas. Przy okazji streamków. Wow. Nie wiem dlaczego, ale ci przeciwnicy też to mocno jakby inspirowani niektórymi panami z gry Batman. Jakoś tak, nie wiem, tak odnoszę takie wrażenie. Tego typu jarało, ale nie wystarczająco. Ło, chyba nam wieżyczka trochę pomogła, tak. Ło! Okej, spoko, będzie jakaś mini zabawa. Jest, wykitował. No nie ma co ukrywać względem chyba zwykłych wieśnioków, to bez wątpienia, ale i nawet kultystów, żołnierzyki są o wiele mocniejsze. I coraz częściej będą się jakby w to pierwsze takie stadium, pierwszą tą formę, tak, Plagasa zmieniać. Kultyści tak rzadziej. Dobra, co my możemy zrobić? Tak, możemy tą wieżyczkę sobie pyknąć.
Już zawczasu trzeba spojrzeć również na mapę, żeby nam pokazało tutaj jakieś ukryte skarby, żeby nie zrobił wtopki. Bo teraz nam na hajsie znowu zaczęło mocno zależeć, żeby tego Red Nine'a troszeczkę bardziej zwiększyć. Spokojnie. O, możemy przy okazji sobie światełka rozdupcyć, ale raczej nie ma takiej wielkiej potrzeby. Przydałby się jakiś właśnie a propos tłumik, o którym wspominałem już nie raz. Wtedy może na samym początku, jak tutaj żeśmy wchodzili do tej lokacji, byśmy to bardziej po cichu zrobili. No ale nie oszukujmy się, nie ma co wiele wymagać tutaj od rezydenta. Wracając jeszcze do tematu tego mini bossa, chodziło mi tutaj dokładnie o ten tutaj fragment. Stajemy pięknie sobie i ładnie na schodach, wtedy on nas ciurga z kopka. I przelatujemy, i wszystko, co nawet podejdzie tutaj, będzie rozdupcone za pomocą tej wieżyczki. Więc jak dobrze jego mości upadną, to i możemy zgarnąć troszeczkę fantów z nich. No nic. Wyczerpałem chyba wszystko, co mogłem tutaj powiedzieć. Jak mogłem sam doradzić? Wójcio refil uczy, mniej bawi. Jakoś tak trzeba to przejść, tak to obejść. Żeby nie dać się rozdupcyć. Bo mamy tak, no nie za ciekawie, jeśli chodzi o to nasze żyćko. Przydałoby się, mówię, jakieś żółte zioło. To byśmy zwiększyli na prawie, że na full. Okej. Pięknie majaczy ta cała tutaj struktura, tak w tle. Tak śmiesznie wygląda ten deszcz, chociaż ustawienia właśnie a propos tego deszczu możemy sobie zwiększyć, zmniejszyć, jak już tam dusza nam podpowiada. I oczywiście co najważniejsze, sprzęt. Contrado to ja. To 8 pesek mnie kurde zwodzi. Spokojnie, kolego sympatyczny. Po kolei, pomalutko. Już zawczasu podchodzę. Ale mi się nie pozmieniali. Czy jakieś szmerki, bajerki, coś? Konkret X-y? Nie, nie ma. Dla psa kiełbacha. Wow, wow, wow. Szkoda, że go nie powala, nie? Jeszcze ten Red Nine. Ła! Boli. No, w ten sposób to my tu nic nie ugramy. Jakie twarde bydle, ja pierdziu. Boost nagrywkowy, czy o co tu chodzi? Cichaj tam. Coś ty, kolego, tutaj łupał za skałki. Nawet i tutaj jakieś jajeczka plagasa w bursztynkach. 2 plus 1 w pakieciku. Wow, wow, wow. Tego trzeba szybko zgangbangować. Dzień dobry i good night. Właśnie, w klasyku był tu jakiś skarb i sporo mamy tutaj tuneli. Gdzie ten skurczybyk się szai? Więc właśnie i tutaj na pewno coś gdzieś jest. Widzę, że wy to kurwa jesteście mocno tutaj rozgadani. Nie ma nic bardziej satysfakcjonującego jak ciche tutaj zabójstwo i jego mości. Morda w kubeł. Wszystko będzie dobrze, wszystko będzie w porządku.
Jeszcze zanim właśnie pójdę tutaj, to zobaczę, czy tu jakiś towarzysz broni nie ma. Nie? Sam się czai jakiś kurły syn. Wow. Bardzo niedobrze, panie Leonie. O kurwa, jaki komitet powitalny. Zapłyn dla mnie. Ale jeden? O kurczaki. Nie, on chciał wkroczyć ewidentnie w strefę mojego komfortu. O! Trzeba jest żółte zioło, no to masz refilu, nie? Tylko tak, do pełni szczęścia przydałoby się jeszcze jakieś zielone. No tutaj to przynajmniej jakiś kamyczek wybuchnie, to co w poprzednim materiale. Give it to me. Jakieś towarzystwo nadciąga. No chodźcie. Nie dajcie się prosić. Wow. Aż mu nogę urwało. Ach, te wasze pieprzone tarcze. No nic, przynajmniej możemy zrobić coś takiego. Houston, we have a fucking problem. To nie, kurwa, mój Punisher. Czy inaczej trzeba tutaj rozgrywać to wszystko. No nic, w klasyku chciałem wam tylko przypomnieć, że tutaj mieliśmy właśnie różne obrazy, różne freski, również mieliśmy chyba tutaj jakąś pułapkę, gdzie pewien jegomość sobie wyciągnął kopytka. Tutaj twórcy z tego zrezygnowali, ale przypominam, że freski były w jaskiniach przy jeziorze. Więc tam to postanowili wykorzystać, chociaż szkoda, bo tutaj też powinno być może jakieś rozwinięcie, tak? Bardziej wzbogacenie tutaj tej wszechobecnej kultury. Ale nic, może kiedyś coś gdzieś się jeszcze wygrzebie. Morda tam. Dobre jest to, jak możecie zauważyć, że mogę nawet Red Nine'a w formie snajperki użyć. Oj. Jak go słychać, to znaczy, że go boli. Zanim się tak jednak rozpędzimy. Tu moglibyśmy bryknąć. Żeby coś tam ciekawego było. Ktoś tam się jeszcze szarpie, ktoś tam się jeszcze produkuje. No chodźcie bliżej. Tego jednego zmiotło z planszy. Tu mamy bardziej twardszego zawodnika. Zmienisz się pan? A jak? Pokażę, że już mój nożyk jest mocno na wykończeniu. Co ty tu tańczysz, ziombuś? Okrzyki agonii. Ostatnie westchnienie. Wyznawcy kultu. No dobra, tu chyba nic nie ma co. Na mapie nic mi się więcej nie pokazuje. Więc też po co tu rzeźbić, po co tracić czas. Wszystko przebobrowane, wszystkie kąty odwiedzone. Pędzimy dalej. Wyspa nam ukaże swoje tajemnice. No tam jakiś pajaców mamy. A przez te wielkie wrota to tutaj oczywiste, że tak szybko się nie przedostaniemy.
I trzeba by było bocznej jakieś właśnie tutaj odnogi poszukać, ale mamy tam nagrodę, jakiś skarbiks. Bez kitu. O, się spindolił. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Dobra grupka. Uch, jak dupło. Muszę jeszcze tylko jakoś sobie obmyślić tutaj na poczekaniu, że tak powiem. Jakoś tak na poczekaniu. Ala. Patencik na tych tarczowników. No bo oni już tu mają metalówki, więc ciężej się przebić. Dobrze by było, może nie wiem, może fajnie by było potworzyć kilka bełtów i na przykład te wybuchowe. Dupnąć im na przykład w nóżkę ładnie, by się wydupcyli, no i wtedy ich dobijać. To by było całkiem spoko. Okej, okay. Mam gdzieś tu chyba jakąś figurkę Salazara, tak. Kolejna, która się uchowała przed moim wzrokiem na prywatnym nagraniu. Teraz mamy kontenery śmietnikowe, bo śmietnikowe. Ale przypominają mi się, takie same były w klasyku, gdzie Ashley żeśmy kitrali. No nic, na wspominki jeszcze przyjdzie czas. Sam Lewis stwierdził, że głównym wejściem sobie nie przejdziemy na ten moment. Więc szukamy jakiejś pikantnej odnogi. Wow, 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 wow. Malutkimi kroczkami. Dynamitu już dawno nigdzie nie było. Przynajmniej w zamku nie przypominam sobie, żeby jakikolwiek był dynamicik. Coś jeszcze gdzieś tam pyka sobie w tle. No nic, nic, nic. Amination. Tą lokację bardzo sobie dobrze przypominam z klasyka. W każdym razie twórcy wiele tutaj nie pozmieniali względem oryginalnego Resident Evil 4. Pamiętam, że przy wywiadach jakoś też zbytnio się nie kryli z tym, że nie chcieli jej jakby skracać i nie chcieli jej mocno tutaj zmieniać. Wiadomo, rozstaw jakichś tam tych pomieszczeń. Przeciwników i koncepcji jest inny. Ale nie coś, co by nas mocno zaskoczyło. Na trzy strzały strzelił, pięknie. O, reloadnij. Leoś, nie wstydź się. Dobrze, nie zmieni się tamten jeszcze. Nie będzie to głupim pomysłem. O, widzicie, mogliśmy tutaj wykorzystać przy okazji dynamicik. Niedobrym, niezłym pomysłem będzie, przepraszam, to, żeby tutaj rozwinąć również magazynek w tym retinie. Bo te 8 pesteczek, no tak gruba nie do końca mi tutaj siada jak trzeba. Co jest, co jest, co jest? Ja tu myślałem, że już mają tą maszynę do zapisu kolejną. Aż tak nas twórcy rozpieszczają, no nie, coś mi się tu pindoliło. O, tutaj mógłby sobie Leoś na przykład z Hannigan nawiązać kontakt, albo przynajmniej wysłać wiadomość. W klasyku, jak wchodziliśmy sobie na wieżę komunikacyjną, to tam taką mieliśmy bonusową scenkę. Co najlepsze, niektórzy gracze w ogóle jej nigdy nie odkryli, albo gdzieś tam przy okazji. Dobra, tutaj już bardziej tak logicznie. Nie ma tutaj cringe'owego momentu, jak w klasyku, że Leoś patrzył tam sobie na kamerkę, nie? I tam akurat bezpośrednio na Ashley była skierowana. Chociaż w sumie, no z jednej strony mądre posunięcie, ale potem tam, że jeden z tych wyznawców, takich już nazwijmy, tak, zczaił się, że Leoś akurat w tym momencie patrzy na kamerę. No ale nic, tutaj bardziej to jakoś wszystko ma ład i skład. Dobra, bo pitu zafandoliłem się we własnym tańcu. Możemy przejść w tym momencie przez te drzwi. To jest i fucking bisie zrobione z symbolem kultu.
Oznacza to, że wkraczamy w niezłe gówno i że będzie się sporać, no zaraz, możliwe, że działa. Ashley! Ashley! Come on, Ashley, wake up! Shit! Hang in there. Ashley na ostrej kacyły wylełaś. Musi odespać. Daj jej czas na wytchnienie. Kogoś tam słyszę. Tuś tam dyszy. Tego pana już dawno nie widzieliśmy. Może by przydałoby się przykrawcić, tak. Trochę ammo. Reloaduj, Leoś, reloaduj. Nie ma co ukrywać, że jednak snajpereczka najwięcej tutaj mu zada. A zawsze tych obrażeń. A teraz każdą pesteczkę prawie że obracamy w ręku. Trzeba kombinować. No, jest taki właśnie delikatny pressing tutaj, bardziej jeśli chodzi o tą wyspę, już nawet tak sekcja zamkowa momentami no dawała popalić. I trzeba się pilnować z tym wypindalaniem całej amunicji. Może nie to, że w powietrze, no ale przynajmniej w tych wszystkich przeciwników. To Magnuma nas zaczynają rozpieszczać. Właśnie ammo te do Magnuma, to bym sobie tak jakoś przykitrał na czarną godzinę. A to, że mam właśnie te broń na swoim stanie, tutaj w skrzyniach powinno... Wow, nie udało się. Nie udało się go podejść. Kurwa, spokojnie, chamie. Lepiej nie ryzykować. Się zaczął ten jegomość rozpędzać. Ten to w kamizelce, to może i więcej. Tych szatów tutaj w niego trzeba było wypindolić, żeby się wydupcył na machę. Dobra. Patrzę w kąty, czy nigdzie żadnej peski nie ma. No chodź, posmyraj mnie tym prądem. Chcę poczuć twoją pałkę. Niezbyt precyzyjnie, ale... jako tako. Nic w szafeczce? Nic z drobnicy? Aja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 j
zmiana pod handlarza, prawda? Jakiś towar, coś. No, bez kitu. Tutaj mógłby sobie handlarz stanąć. Nie wiem, czy potem będziemy jeszcze sobie tutaj przez ten tutaj segment przechodzić. Ale patrzcie, idealnie, jakby stał tutaj za ladą. No, może kolejna przesłanka do AD Wong, Fifons i DLC. Kto wie, kto wie. Tutaj nic, tutaj nic. Na całe szczęście też usunęli ten fragment, gdzie tam musieliśmy te drzwi tam otwierać, opuszczać i całe to towarzystwo w porę wystrzelać, żeby przedostać się dalej. Było to bardzo męczące, bardzo frustrujące, bardzo wkurzające. I z remake'a wyleciało. Na całe, całe szczęście. O! Coś mnie granatcikami tutaj mocno rozpieszczają. Myknę, bo czemu by nie? A tu co? Paczuszka z czymś? Może coś ciekawego? Interesującego? Rybcie!
Do fandelenia. Zresztą jakbyśmy puszeczki tutaj wpindelali, survival z prawdziwego zdarzenia. Nie ma żadnych poukrywanych historiegów, tak już sobie przy okazji patrzę. No ubolewam, już mówiłem chyba kilka razy odnośnie tych historiegów. Jeden z nich też w klasyku gość sobie właśnie z lodóweczki wyskakiwał. I można by było takich momentów więcej. Zaaplikować właśnie tutaj do remake'a. Kurczaczki, świneczki. What the fuck? Gdzieś kurę słyszałem. Jest kurka! Ojoj, jajeczko. Skarbie, mogłabyś jeszcze tutaj więcej nam znieść. Tutaj ja tu po raz pierwszy zobaczyłem, że ona tutaj jest. Nawet gdzieś tam szczurik sobie pomyka. No nic, panie handlarzu, jak to, kiedy to trzęsie, że ja tutaj pana widzę. Więc tak, nóż. To. I polecielibyśmy tutaj właśnie tak, z Rate of Fire na bank. Szybkostrzelność nie dorówna tutaj oczywiście Punisherowi, no ale zawsze lepsze to, jak by miało strzelać niczym snajpereczka. Dobra, lecimy teraz w amo. Dobra, hajsu dostanie, ale jeszcze kilka pierdoletów mamy tutaj do ofandolenia. I właśnie, mamy jeszcze koronę. Tutaj też by się przydało coś pindolić i do tego Lynxa. Ale to wszystko w swoim czasie. Potrzebujemy jakiś taki czerwony kamień szlachetny, tylko że większy. No i w sumie do eleganckiej koronki też by się mocno przydało. No, na pewno niewątpliwie już będę widział różnicę. Dziękuję bardzo. Reload nieznacznie troszeczkę większy. I tak, ten już będziemy musieli sobie wykorzystać w dupce. I to sobie tutaj zmiksujemy. Jajeczko może zostawimy gdzieś tam kiedyś się przy okazji z... O, i tu mamy granat. Skorzysta. Co możemy jeszcze wykrawcić? Nie mamy większych zasobów, więc tak, panie handlarzu, coś tam pan jeszcze znajdzie? Coś jeszcze wyskrobimy? Jest. Wiem, stranger, wiem. A spójrzmy w te nasze skarby. Czy coś tu jest? Kurwa, bez wszystkiego się wyprztykałem. Bez kitu. Na grubo polecieliśmy z tematami. Ale jak nie ma, to nie ma. Mówi się trudno. Dobra, polecimy z tym, co jest. Spokojnie, jeszcze odcineczkę nie kończymy. Tutaj się zacznie największy, najbardziej klimatyczny segment chyba z całej gry. Koszmar wielu, postrach jeszcze większej. Większego grona społeczności tutaj graczy. Ja mówię, nie miałem jakiegoś nigdy większego problemu tutaj z przeciwnikami, którzy zaraz nas odwiedzą i się pokażą. Zróbmy tak, że wezmę ten nóż w dłoń na ten moment. No ale dostawałem sygnały nieraz, że sporej większości tutaj właśnie, czy to widzów, czy ogólnie graczy pykających w klasyczne Resident Evil regeneratory, no bardzo, to bardzo śniły się po nocach. Dobra, level 1 keycard. Skorzystamy. Będzie trzeba tutaj troszeczkę się pobawić, troszeczkę polatać, ale jest to wszystko wykonalne. Na przepalenie tego, co zaraz nastąpi. Przy okazji tą bramkę. I tak, drobna, ale też ciekawosteczka i drobny easter egg tutaj związany z regeneratorami. Tam my mamy jednego pana, może teraz tego nie widać, ale no nie wiem, może niektórzy będą zafascynowani tym, inni może troszeczkę mniej, ale gdy patrzymy na tego regeneratora, zanim odpalimy światełko, to on ma zamknięte oczy, a teraz rzekomo ma
on je otwarte. A takie, by the way, przy okazji, jak już tutaj jesteśmy i patrzymy na niego. No nic, w każdym razie ciekawe potworki, ciekawe monstra, które no, zostały stworzone tutaj no, dzięki geniuszowi, można powiedzieć, kolegi Luisa. Kolejna bardzo interesująca zagadeczka, z którą mogę się tutaj pomęczyć, ale jest wbrew pozorom bardzo przyjemna. Bo, szanowne państwo, kochani moi, satysfakcja jest w pełni po jej rozwiązaniu. Patent jest ogólnie taki, że musimy właśnie wszystkie tutaj te ikonki piorunków zapalić, zajarać. No nic, skoro takie ustawienie nie działa, tu też nam zbytnio tak nie działa. Może coś w tym kierunku? Coś na tej zasadzie dałoby radę, panie kochany? Tak też nie damy rady. Sprawdźmy tak. Tu by coś nam łapało, ale nie mamy dalszego przejścia. Tak byśmy mieli. 3 na 3. Tutaj jeszcze mamy w miarę jakoś tak, wiecie, spokojnaś no. Ale dalsze kolejne procesy będą już wymagały no dłuższego poświęcenia czasu. Regeneratory. Nawet dr Frankenstein został kurna tutaj wspomniany. Można poczytać, można się zaznajomić. W sumie moglibyśmy chyba kiedyś pierdyknąć jakiś materiał tematyczny o regeneratorach. Skoro nam tutaj dostarczają twórcy większy zasób informacji, to czemu by i nie? Christ. What kind of experiments are they doing here? Tutaj to bez kitu kojarzy mi się oczywiście Alien, ale również film Coś. Gdzie jakaś bestia z zaświatów tutaj zmienia nie do poznania ludzi. No, to jest creepy. Oczywiście nie wiem, czy tam do was docierają dźwięki, ale tam w tle coś sobie pocharcza, charczy, pocharkuje. Kosnica niczym z remake'a. Już myślałem, że coś... O kurwa! To mnie zaskoczył. Szybko, fastem. Mniej więcej wiem, co mam robić, rezydenciaki. Nie będę tutaj zgrywał cwaniaka. I świrował pawiana. Wow. Musimy tak sobie tutaj wycyrklować, żeby jak najszybciej przejść z pomieszczenia do pomieszczenia. I kurwa jego mać. Zdobyć, wejść w posiadanie scope'a, dzięki któremu będziemy widzieć plagasy w ich ciałku. Oj, no źle wycyrklowałem. Nie do tego pomieszczenia. Panie handlarzu, potrzeba mnie pan za rączkę. Oczywiście ten scope nie jest tak mocno wymagany, możemy tutaj już się z nimi poszarpać, nie? Już im te plagasiki rozwalić. Ale będzie ze skołpiem o wiele łatwiej. A, wal się na swoje kurwa gołe cycki. Udało się. No, tutaj mamy bardziej taki właśnie o wiele bardziej hardkorową zagadeczkę. Więc może na farcie ją jakoś przelecę. Kto wie. No tu się coś zaczęło kreować, coś zaczęło się robić. Ale nie. Będzie trzeba poświęcić więcej czasu. Nie tak szybko, panie refilu. A to by było dobrze, czekajcie. Coś takiego. No nie, jednak nie. Jakbyśmy zrobili takie ustawienie. Też nie może być takie ustawienie. Musimy zrobić tak, żeby to zasilanie poleciało górą na drugi ten segment. Zróbmy tak, tu by się nam fajnie składało.
Byśmy jeszcze coś takiego machnęli. O, tu już prawie się coś wytworzyło ciekawego. Ale do pełni szczęścia daleko. O, na farcie. Dobrze, udało się. Oh yeah, kopyto dodatkowe. Hej, czy on tam wszedł? Mam nadzieję, kurwa, że nie. Jej, dostaliśmy kurczaki. MP5 od pana Hanka. W klasyku, właśnie tutaj w tej chłodni, dokładnie w tym miejscu mieliśmy tego scope'a, ale tutaj w remake'u nie będzie tak łatwo i nie będzie tak prosto. Dobrze, pomalutku, powolutku. Jeszcze raz zajrzyjmy się tutaj po okolicy. O! Tutaj nas wyciulali twórcy. Ma nic. Musimy przejść przez pewien proces, dzięki któremu nasza karta będzie wskakiwała na kolejny, next level. Tak by było zbyt prosto. Ach, możemy go kurwa rozdupcyć. Albo pograć troszeczkę na czas. No dawaj to. O, jest ciśnionko. Dobra, teraz trzeba w prawo uderzyć. I tak będziemy musieli jeszcze tutaj wrócić sobie do tych rejonów. O, dobrze, że mnie złapał. Panie handlarzu, pan ratuje. O, za takiego spokoju. Dobrze, rezydenciaki, mieliśmy troszeczkę taki finał. Bardzo pikantny, że się tak wyrażę. Ale mój czas nagrywania no, zbliża się ku końcowi. Chciałbym już to ten fragment zamknąć, ale wydaje mi się, że w kolejnym materiale ładnie nam się to dopnie, żeby wyeliminować tutaj regeneratorów, przejść się właśnie przez nich. No. I całkiem ten fragmencik rozegrać. No nic, może dlatego, że z regeneratorami się tutaj szarpaliśmy. Jeśli dotrwaliście, szanowni państwo, do tej minuty materiału, będę bardzo zobowiązany i przypnę wam serduszko, o ile zostawicie hashtag regenerator w sekcji komentarzy. Ja się żegnam z wami. Do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnym, chyba 16 odcinku z Resident Evil 4 Remake. Ile mamy na timerze? 11 godzin. Ja pierdziu. Seria się ciągnie, ale jest całkiem przyjemnie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Bye, cześć, hej. Keep your eyes on the road ahead. Don't be drawn into the